Cześć Natalia, witamy Lubin. Witamy! Chyba przedstawisz się naszym słuchaczom i oglądaczom. No jestem przede wszystkim lubinianką, trenuję łyżwiarstwo szybkie już od 18 lat. Na swoim koncie mogę się pochwalić, myślę, że najważniejszym krążkiem, czyli medalem srebrnym Igrzysk Olimpijskich w Soczi w biegu drużynowym. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, wielokrotnie z koleżankami stałam na podium na Pucharze Świata. Jestem również od zeszłego roku rekordistką Polski na dystansie 500, 1000 w wieloboju sprinterskim i wieloboju dużym, także no, troszkę tych osiągnięć mam, ale jak to sportowiec ma w zwyczaju, chcę zdobywać coraz więcej, dlatego przygotowuję się do swoich już trzecich Igrzysk Olimpijskich. No i mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, a tym bardziej, że mi w tym pomagacie, także będzie jeszcze lepiej. Staramy się pomagać. Natalia ma mało czasu, ale zawsze nas odwiedza, aż tak szybko się oblałam się cała. Oblała się kawą biegnąc do nas. Natalia, powiedz, jak się czujesz ogólnie? Ja się czuję dobrze i najważniejsze jest dla mnie to, że plan treningowy, który zakłada mi trener, mogę realizować w 100%. A najważniejsze w tym wszystkim to, że jestem zdrowa, że właśnie suplementacją i wszystkim wspomagam się na tyle, że mój organizm cały czas daje radę znosić te obciążenia treningowe. No raczej treningi masz ciężkie. No i wszystko, tak naprawdę najcięższa praca jeszcze jest przede mną, bo to do Pucharu Świata równo zostały mi 2 miesiące, także mocna i wytężona praca przede mną. A do igrzysk? Mniej niż 150 dni do igrzysk. Wow, to będzie, to już lecimy już na ostatniej prostej. My oczywiście kibicujemy i całe lubi Natalii, bo musi być medal. My staramy się jej w tym pomóc. I powiedz nam, Natalia, jakie śniadanko ulubione jest Natalii? Śniadanko ulubione to jest mięsko i orzechy. Czyli jecimy z białeczko, tłuszczyk na śniadanie. Tak, dokładnie. I tak już od 3 lat, także... Jak się czujesz lepiej niż wcześniej? Ja się czuję lepiej i proponuję wszystkim zmienić swoje nawyki żywieniowe, żeby nie zaczynać od tak zwanych płatków śniadanie, gdzie mamy ogromną ilość cukru i węglowodanów. Czułaś się senna po takim śniadaniu wcześniej? Ja tak naprawdę już mi ciężko jest sobie przypomnieć, jak ja się czułam, tak, ale wiem, że teraz po tym śniadaniu i po w ogóle diecie, którą stosuję, nie mam napadów głodu, ustabilizowałam swój poziom insuliny. Łatwiej ci wagę jest utrzymywać, to jest kluczowe chyba dla tak, ciebie tak, teraz, Tak, oczywiście. Mhm. Jakiś, powiedz mi, jak śpisz po glicynie z magnezem? Nasza ulubiona mieszanka, po której nikt nie może rano z łóżka się zdrapać? W tym roku naprawdę śpię bardzo dobrze. Myślę, że tutaj też duży wpływ miała suplementacja ashwagandą. Mhm. I polecam to spróbować każdemu, kto jest zestresowany, bo dzisiejszy świat i życie to jest ciągły bieg i ciągły stres. Także wyciszyć się przed snem i tak naprawdę podczas snu się regenerujemy. Także to, co ja mogę zrobić, żeby być bardziej przygotowana do następnego dnia treningu, to jest oczywiście spać jak najlepiej. Ja myślę, że może opowiem, jak my się w ogóle poznaliśmy. Jak się poznaliśmy, Natalia? Bo ja podczas swoich krótkich pobytów w domu zawsze wpadałam do Sephory. Sephory. Lubina. Do Lubina do sklepu i zawsze i po suplementację, i po bardzo zdrową żywność, której mi zawsze brakowało, czyli wszelakie niesiarkowane orzechy, morele, rzeczy, z których ja tak sama robiłam sobie batony. No i tak nawiązała się tak naprawdę nasza współpraca, że poznaliśmy się, mimo wszystko zawsze tu wracałam, a tutaj nawiązaliśmy współpracę i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że będę dumnie tutaj reprezentować sklep. No raczej. Mamy nadzieję na medal. My chcemy mieć ten medal i zrobimy wszystko, żeby Natalia ten medal nam przywiozła. I mimo, że mamy generalnie już mało czasu na to. Ale jak widać, jesteś w dobrej formie. Czas ucieka cały czas. Dni bardzo szybko lecą. Teraz wyjeżdżasz, mówiłaś? Gdzie wyjeżdżasz? Teraz wyjeżdżam na 5 tygodni do Incel. Na łyżwy. Co tydzień już będę startować. Co tydzień będę startować w zawodach kontrolnych. Będziemy testować z trenerem różne warianty na różnych dystansach. Czyli to jest już naprawdę bardzo ważny okres. I co? No i mam nadzieję pokazać swoją formę na najbliższych Pucharach Świata. Ja już co prawda startowałam w tym roku w sierpniu, na koniec obozu w Calgary.
pierwszy raz w życiu, bo nigdy też tak naprawdę nie byłam od maja na lodzie. Zawsze mówiłaś, że wszystko tak, na tak, tak, wszystko inne, ale jak najmniej łyżę w tym roku jest odwrotnie. I chciałabym, żeby to się sprawdziło, żeby naprawdę przyniosło efekty, bo bardzo dużo pracy, bardzo dużo przede wszystkim skupienia takiego i myślenia na treningach o technice, o wszystkim dookoła i no, mam nadzieję, że ciężka praca przynosi efekty. No raczej, a powiedz, bo otworzyłaś fajną szkołę w Lubinie. Staramy się, tak, ruszyliśmy z nowym projektem Akademii Sportowej. Będziemy zachęcać dzieci, nie tylko dzieci, bo mamy nawet grupę 14 osób dorosłych do tego, aby aktywnie żyć, aktywnie uprawiać sport, na pewno zdrowo się odżywiać. No i takie, czyli promujemy zdrowie, promujemy sport, Lubin to ma sport. Tak, tak. Lubin to sportowe miasto, każda z nas praktycznie trenuje od dziecka. Była tu fantastyczna szkoła sportowa, którą chyba już zamknęli, siódemka, nie? No to ciężki temat, ale my miło wspominamy, generalnie sportowo życzy nam od dziecka, zdrowo odżywianie też, no i suplementacja, tak, suplementacja na jakimś tam poziomie profesjonalnym, staramy się o to dbać, żeby była i żeby była dobra i żeby Natalia była wypoczęta. Przede wszystkim myślę, że liczy się jakość tych jakość suplementów, dokładnie. Teraz jest taki ogrom szajsu na rynku, że tak powiem. Tak, zalewają nas wszelakimi suplementami. Myślę, że jakość i to, żeby ona była dobrej jakości jest najbardziej. My lubimy doktora Besta. Nie będziemy reklamować może jeszcze innych firm, ale korzystamy z pełni profesjonalnej suplementacji. I jak zawsze białko, hydrolizaty i inne rzeczy. Tutaj zawsze tak. Że ja polecam jako sportowiec profesjonalny, jeżeli sama przychodziłam tutaj do sklepu i wydawała mnie małe kwoty na suplementację i jedzenie, także każdemu z was polecam, żeby tutaj podejść i zapoznać się z profesjonalnie doradzimy. Tak, z asortymentem sklepu, z tym, że znajdują się tu osoby, które również mogą doradzić i polecić suplementy, które są naprawdę dobre i tak naprawdę też najtańsze, bo tutaj musimy powiedzieć, jaka jest. Nie no, ceny staramy się mieć konkurencyjne, tym bardziej, że sama wcześniej musiałaś zamawiać wszystko i czy twój trener ze Stanów, tak? Tak, tak. Bo pewne firmy w Polsce były nieosiągalne, natomiast my teraz stajemy na rzęsach, żeby był pełen asortyment i naprawdę suplementacja na najwyższym poziomie. Jak pierwszy raz przyszłam do sklepu i zobaczyłam, że jest doktor Best, czy nam mówię, wow, skąd to macie, nie? Co to jest w ogóle? No, także ucieszyłam się bardzo, że nie muszę tego zamawiać przez internet, tylko szybko przyjeżdżam do domu, wpadam, biorę co potrzeba, także obsługa najwyższej klasy. No i chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy filmik. Cześć, do trzymajcie się, pa!